Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w Horizon Forbidden West DLC Burning Shores. Powracamy do świata postapokaliptycznych maszyn, kraftowania, strzelania z łuku i walki z maszynami, tymi, o których mówiłem przed chwilą, że maszyn. Tak czy siak, ludzie, kto by się spodziewał, kolejny Horizon znowu dostał dodatek, jest to pojedynczy dodatek i uwaga, ciekawostka, dostępny tylko na jednej platformie, na PS5. Nie wiem, co to jest za dziwna decyzja, żeby wydać podstawową grę na obie platformy, ale dodatek tylko na jedną, ale kto wie, może dzięki temu będziemy mogli dostać jakieś większe wodotryski, lepszy performance, albo ciekawsze, większe, bardziej rozbudowane maszyny w nowym obszarze, do którego będziemy się udawali, ponieważ tak, ten dodatek oczywiście dostanie jakiś swój segment mapy, albo może nawet całą osobną mapę. Nie jestem do końca pewien, o co chodzi, wiem, że będziemy zmierzali do przepełnionego lawą i wulkanami Los Angeles, dlatego coś czuję, że szykuje się ciekawa przygoda. Nie będzie to super duża seria, wydaje mi się, że pewnie to będzie dodatek na parę godzin. Nie wiem, jak dokładnie będziemy grali, jak dużo misji będziemy robili, ale pogramy sobie. Poprzednio Horizon miał taką małą, ale wierną grupę fanów i wierzę, że będzie podobnie w tym przypadku. Dlatego cóż, zaczynamy. Mamy pierwszą z trzech gier, które wychodzą bardzo prędko w najbliższych dniach. Potem będzie Dead Island już niedługo na kanale, a potem jeszcze Jedi Survivor w przyszłym tygodniu prawdopodobnie. Dlatego czeka nas naprawdę dużo filmów na kanale i dużo gamingu. To też zostawcie lajka. A ja jako Aloy jestem w tej chwili, proszę państwa, pod posiadłością. Pod posiadłością dokładnie czyją? Rezydencja Tilt. Tak, Tilda to była jedna z tych całych kosmicznych człowieków, którzy przybyli na Ziemię, żeby tutaj zdobyć, wydaje mi się, Gaję i odlecieć dalej z tej planety, ponieważ zbliża się przeogromne zagrożenie, jakim jest ta chmara połączonych świadomości, jaźni ludzi z tej odległej planety, odległy Zenit, tak się nazywali, Zenici. Tak więc nie wiem, czy ten problem na pewno dalej jest aktualny, ale raczej będzie do rozwiązania w kolejnej części niż teraz. Nie mam pojęcia, co się będzie działo w Los Angeles, ani dlaczego musimy tam iść. Dostaliśmy wezwanie od Silence'a, żeby udać się do tej rezydencji, ponieważ coś tam. Ja będę kompletnie szczery, powiem, że nie do końca pamiętam, jak grać w tę gierkę. Będę się uczył troszeczkę na bieżąco, w sensie, wiecie, strzelanie, niestrzelanie, spowolnienie czasu, umiejętności, dużo różnych rzeczy, chyba zoomowałem w taki sposób, bo właśnie, i mam wtedy też slow motion. Te wszystkie bronie, które nazbierałem, nawet nie wiem, łuk wyborowy, tutaj jest cień pragnącego śmierci, to chyba mój taki szybki łuk, ten jest taki mój elemental łuk, mamy grotomiota niebiańskiego, zabójcę, będę musiał potestować te wszystkie bronie i jakoś tak w trakcie rozgrywki. Wiem, że tutaj też dało się przyciągać do różnych obiektów za pomocą linki z hakiem, rozwalać niektóre konstrukcje, są zagadki, ale to tak bardzo w tej chwili przekracza moje pojęcie, że nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak się to dokładnie robi. Będzie ciekawie. Od środka gry uczenie się jeszcze raz. Pogadajmy zatem z Silence'em, moi drodzy, jeżeli jesteście podekscytowani na serię, zostawcie lajka. Świętej pamięci Silence, ponieważ aktor, który go tutaj odgrywa, niestety niedawno opuścił nasz świat. Ja go najbardziej kojarzyłem z serialu Fringe, jeżeli nie widzieliście, bardzo polecam. Fringe się pisze. No i cóż, zobaczmy, cóż to będzie za zagrożenie. Czyli to tutaj Tilda próbowała cię zmanipulować. Co zaproponowała? Że wspólnie ocalicie planetę? Jak chciała tego twoja matka genetyczna? Przedwieczni nazywali to chyba przynętą z zamianą. Kuszenie obietnicą pięknego nowego świata, gdy w rzeczywistości jest on skazany na spustoszenie i odarcie z życia przez Nemezis. Wspominanie w tej chwili o Tildzie nie zadziała. Zresztą, jakbyś wierzył, że nie ma nadziei, nie byłoby cię tutaj. Może po prostu chcę sprawdzić, czy znów dokonasz niemożliwego. A przy okazji, moje przygotowania na Nemezis ukazały nowy kłopot. Oho. Szukałem w szczątkach bazy Zenitów przydatnych informacji. Przy okazji, odkryłem, że z Odysei zeszło na Ziemię 13 naszych kosmicznych podróżników. Ale tylko 12 zwłok znaleźliśmy, wliczając Verbenę przy laboratorium. Porażająco dokładne obliczenia, ale tak. Jeden z nich musiał uciec. Nazywa się Walter Londra. W XXI wieku był magnatem branży rakietowej, ale po części też celebrytą. Ależ ma styl. Proszę, nie muszę chyba mówić, że jest zbyt niebezpieczny, by mógł swobodnie działać. Musisz go odszukać i zakończyć sprawę. Czyli leci w naszą stronę przeogromny kosmiczny klaster połączonych jaźni, ale naszym największym problemem teraz jest jeden jedyny Zenita, który się uchował i jeszcze gdzieś tutaj na Ziemi siedzi.
Podobno przeszukałeś bazę Zenitów. Znalazłeś coś, co pomogłoby w walce z Nemezis? Najlepiej będzie odzyskać potężne technologie, niezależnie od tego, kiedy i gdzie powstały. Z taką wiedzą może zdołamy stworzyć broń, która zaszkodzi Nemezis w sposób, którego obecnie nie umiemy przewidzieć. A tak z zaskoczenia. Dobre. Nie rób sobie nadziei. Znalazłem kilka tropów, nic konkretnego. Trzeba będzie długo szukać. Czy my będziemy musieli nabyć wiedzę z zakresu jakiejś, wiecie, inżynierii rakietowej, żeby wystrzelić naszą broń w kosmos i walnąć Nemezisa, zanim on doleci do Ziemi? Bo mam wrażenie, że jeżeli tysiącletni rozwinięci Zenici nie potrafili sobie poradzić, to my naprawdę nie mamy wielkich szans. Więc Londra zbił majątek na statkach kosmicznych? Nie całkiem. Budował statki i drony pozyskujące rzadkie metale z bliskich asteroid. Źródło wielkiego bogactwa. Chyba już wiem, czemu się martwisz. Fakt. Dzięki nam nie ma już dostępu do Odysei ani bazy Zenitów. Ale zapewne posiada rozległą wiedzę o technologiach dawnego świata. A zatem jest zarówno okazją, jak i zagrożeniem. Uważasz, że wie coś, co pomoże w walce z Nemezis? To niewykluczone. Czyli ewentualnie będziemy musieli zastosować tak zwane Casino Royale i scenę z krzesłem z końca filmu. Wtedy powie nam wszystko. Powiedziałeś, że Walter Londra był celebrytą. Chyba tak. Co to znaczy? To, że choć zbił majątek na przemyśle, ładował duże sumy w produkcję holograficznej rozrywki. Jego żona była słynną aktorką. Tabloidy i inne media często wspominały o tej dwójce. Tabloidy. Rodzaj serwisów informacyjnych zajmujących się życiem sławnych ludzi, dzięki czemu legiony fanów mogły przeżywać doświadczenia bogatych i sławnych. O! Fuj. Bardzo dobra reakcja. Jakby ludziom, którzy na nowo stworzyli sobie cywilizację na Ziemi, powiedzieć, jak teraz wygląda świat, to by się zastanawiali, jak tylko nie doprowadzić do tego, jak teraz jest, że wszyscy się jarają tym, że Kim Kardashian sobie znowu dupę powiększyło o 2 centymetry. To dokąd uciekł Londra? Na wybrzeże daleko na południu. Do obszaru zniszczonego przez trzęsienia ziemi i wulkany. Tenaktowie, którzy tam dotarli, zwą ten region płonącym brzegiem. Ale 1000 lat temu nazywał się Los Angeles. Pradawna siedziba technologii i rozrywki. Mieściła się tam firma górnicza Londry, zwana Heaven. Można przypuszczać, że Walter wrócił właśnie tam. Wyślę ci współrzędne. Więc... gotowa zapolować na zbłąkanego Zenita? Mam jakiś wybór? Na płonący brzeg! Dobrze, zatem na płonący brzeg. Mam tylko nadzieję, że jestem odpowiednio wyposażony. Wiem, że mam naprawdę dobry sprzęt. Londra może być bardziej podstępny i pomysłowy niż pozostali Zenici. O, Silence. Gdybym cię nie znała, pomyślałabym, że się o mnie martwisz. Nigdy nie wiadomo, co Silence ma w głowie. On może z jednej strony się o nas troszczyć, z drugiej strony skonstruować w swojej głowie plan, którego głównym elementem jest nasza śmierć. Mam nadzieję, że nie przerwałam ci walki z jakąś olbrzymią maszyną albo czymś. Beta! Hej, Beta. Jestem w drodze na płonący brzeg. Hej, jasne. Ja i Gaia słyszałeś o misji Silence'a. Uważaj, dobrze? Będziemy na ciebie czekać. Jasne. Dzięki. Cóż, zobaczymy, co tak naprawdę na tym płonącym brzegu odkryjemy, bo niby ten gościu się tam zadekował, niby ma tam firmę, ale nie wiemy, czy odwala tutaj jakąś manianę, czy może po prostu skończy się na tym, że będziemy musieli go dorwać, a on będzie uciekał, czy konstruuje tutaj nowe bronie, ożywia kolejne maszyny, a może dalej realizuje plan swoich przyjaciół z Zenitu. To tutaj. Siedziba Londry powinna być niedaleko. Mam złe przeczucia. Oho, zajebiście. Co tam się dzieje? Kolorki takie, powiedzmy, jak naszego przejmowania maszyn. Nie są czerwone, przynajmniej. Nie, to są rakiety, jesteśmy ostrzeliwani. O Jezus Maria, te, solar ptaku, łap mnie, byku. A nie, przepraszam, mamy tarczo skrzydło, tak to się nazywało? Nie jestem pewien. Ktoś tutaj żyje. Jakiś mamy tu mieszkańców. No, bez mieszkańców trochę nuda by była. Mogłeś tego wyłączyć, no dalej, przesmyknąć dalej. I włączyć? God damn. Jej ręce, łokcie powinny być w tragicznym stanie teraz, biorąc pod uwagę, że nagle się zatrzymała w powietrzu. Właśnie przyleciałaś? Aha, tylko
Słabo wylądowałam. Sejka. Szlak, więcej maszyn. Oczywiście, Jezus Maria. Uciekamy, walczymy, co się w tej chwili dzieje? Muszę się zorientować w tym, co dokładnie robią moje bronie. Ja się tym zajmę. Oho. Mogę pomóc. Zobaczmy, co potrafisz. Już myślałem, że Sejka nam pokaże jakieś nowe metody walki z maszynami z Los Angeles. Dobra, co to w ogóle jest? Zniszcz maszyny. Fantastyczny pomysł. Włączmy sobie fokusa. Świecące kryształy, jedno trafienie i wybuchną. Dobra, wielkoszczęk. Podatny na tą... Na wodę? To jest chyba woda? Dobra, mogę sobie oznaczyć ten cel. Tutaj kolejne małe maszyny. Nie wiem, jakby 15 levele mają. Ja mam 50. Czy one będą takim dużym wyzwaniem? Dla mnie nie mam zielonego pojęcia. Wszystko się może zdarzyć. Główny cel, iskrzaki, kły, pojemniki na surowce. Co to będzie najbardziej? Worek na czyści wodę, tak? To jest chyba czyści woda. Dobra, mogę sobie oznakować tą część w nim. Dobra, wiecie co? Po prostu skończy się na tym, że będę strzelał we wszystko, co zobaczę, co? Mamy naprowadzające myśliwskie, zaawansowane myśliwskie. Chyba jedyne, co mi pozostaje teraz, to spróbować po prostu... Wystrzelić w tego kolegę. Dobra, zaczynamy w takim razie bieganie i strzelanie. Woohoo! Nie jestem pewien, jakie ja miałem tutaj bronie. Wiem, że ta czyści woda powinna być całkiem skuteczna. Tylko czy powinienem właśnie strzelać bardziej w jakieś jego wrażliwe punkty? Czy on ogólnie nie jest wielkim fanem obrywania w czyści wodę? Dobra, widzę, że jak na razie umiera całkiem sprawnie. Ty czujko cholerna! To jest czujka? Ty, on mnie wsysa, no tak! To jest potwór a la Dyson, wytworzony z prastarej technologii odkurzaczy, którą zdobyła Gaja. Dobra, spokojnie, Hipciu, spokojnie. Czy ja mam tutaj jakieś dalsze uniki? Nie jestem pewien. Dobra, dostał w brzusio. O Jezus Maria, dobra, nie aż tak. Czy wszystkie maszyny właśnie umarły, czy coś jeszcze zostało? Nie, tam mamy jakąś ambitną czujkę. Bye, bye. Nie trafiam tak idealnie we wszystkie słabe punkty, ale to nic. Co my tutaj jeszcze mamy? Ta czyści woda działa na niego... Nie za bardzo, jeżeli uderza mnie kamieniem w twarz. Dobra, mamy to. On już jest czyści wodzony, więc co mogę mu jeszcze zrobić? Może jakaś wybuchowa dzida? Ile to ma obrażeń? Zaawansowane oszczepy wybuch... Ogłuszyło mnie coś. Co? Czujka na mnie chyba drzepały. Halo! Czujko! Strzał żywiołową. Bej! Eksploduje? Tak jest, eksplodowało i nawet całkiem sporo obrażeń mu zadało, dobra. Hipciu, wybacz mi! Nie chcę ci robić takich rzeczy, ale niestety ty chcesz robić te rzeczy mi. Tutaj, czujko. Wiedziałem, że ona ma właśnie jakiś zbiornik taki u góry, w który mogę walnąć. I ostatecznie zginie. No, powiem wam, wiem, że są nowe maszyny w tym dodatku. A patrząc po tym, jak dobrze mi idzie walka z tymi, to trochę się boję o swoją przyszłość. Naprawdę muszę podszkolić umiejętności. Umiesz sobie radzić. Nazywam się Sejka. Aloy. Tobie w sumie też dobrze idzie. Oho. Masz fokusa. Ona tu ma jakiegoś zaawansowanego, mam wrażenie. Rozbudowanego. Ale nie wyglądasz jak wróżbita. Skąd to wiesz? Na pewno masz mnóstwo pytań, ale teraz... Na razie tylko jedno. Widziałam cię tuż przed upadkiem. Leciałaś na solar ptaku. A mimo to nie wyglądałaś, jakbyś wiedziała o wieży, czyli nie jesteś stąd. Co cię do nas sprowadza? Wiesz... Szukam kogoś. Na wzgórzu, na północnym wschodzie znajdują się ruiny. Ruiny? Czyli Gwiezdna Góra. Ty je znasz. Można się tam inaczej dostać? Tak. Ale najpierw trzeba będzie coś zrobić z tą wieżą. Chyba możemy sobie pomóc, Aloy. Wieża znajduje się nieopodal mojego obozu. Pokażę ci drogę. Okej. Chwileczkę. Mówiłaś, że możemy sobie pomóc, ale co tu właściwie porabiasz? Powiedzmy, że ja też chciałabym rozwalić tę wieżę. Chodźmy. Cóż, wychodzi na to, że na razie mogę zapomnieć o lataniu jakkolwiek w tym obszarze, biorąc pod uwagę, że jest wielkie działo, ziemia, w sumie to powietrze. Sandy, za mną. Dobra, spokojnie, koleżanko. Tutaj te potwory chyba są jeszcze do przeszukania, nie? Mogą chyba mieć cenne rzeczy w sobie. Opłynąć z kifem? Co ty właściwie tu robiłaś? Mój kif ma uszkodzony ster. Zbierałam części potrzebne do naprawy. Zapolować na moc. Dobra, okej. Daj sobie tam spokój. Ty, mogę kraftować też amunicję. Pamiętam, strzały prosto z mojego ekwipunku. Nie jestem pewien, jak bardzo jestem teraz przygotowany na kraftowanie. Skrzynie dookoła. Dobra, to jest, proszę państwa, początek mojego wielkiego wdrażania się. Niedługo, zaraz będę dokładnie wszystko o tej grze wiedział. Z powrotem jakby nie minął ani jeden dzień. Mimo iż minął ponad rok od oryginalnej premiery i muszę tutaj troszeczkę jeszcze złapać vibe tego całego Horizona.
Tutaj turbiny, nie turbiny, wszystkie te norniki. A to norniki, przepraszam, nie czujki. No tak, norniki też się pojawiały. Ciekawy jestem, jak sobie poradzę z nowymi, ogromnymi przeciwnikami, którzy mają się pojawić w tej części. Wydaje mi się, że na trailerze widziałem nawet ty. Czy gra mi mówiła, że mogę w to strzelić? Oj tak, zdecydowanie, dobra, fioletowe eksplodujące kamienie, które mogę wykorzystać do walki. A więc dlatego ten budynek się rozdupcił, kiedy ja sobie tutaj walczyłem. A myślę sobie, Jezus Maria, pieprzone norniki, co on odwala? Mam 1000 jagód leczniczych w moim schowku, muszę o tym pamiętać, mogę też się podleczyć. Dobra, Sejka, lecimy. Tylko czym jest skif? Czy ja tutaj natknę się na taki odpowiednik wodnych kwen? Dostanę nowe metody poruszania się? No łódki tutaj jeszcze... Nie no, widziałem łódki, co ja gadam. Pływałem przecież na łódce. A jak ta mapa wygląda? No dość ograniczone, jeżeli chodzi o jej, powiedzmy, rozmiary, ale nie będę narzekał. Mamy tutaj jakieś, jak to się nazywa, rzeki lawy, albo nawet wulkany, czy wodospady. Wodospady lawy chętnie bym zobaczył. Coś czuję, że poza tym, że będziemy musieli tutaj dorwać koleżkę z zenitów, to jeszcze się okaże, że ta arena... Boże, arena? Co ja gadam? Przytrzymaj to. Że cały ten obszar niedługo ulegnie kompletnej anihilacji. Zmontowałam go razem ze specjalistą od Dynksów w osadzie. Dynksy? No dobra, to wsiadamy. Mogę poprowadzić? Powiedz mi, że mogę poprowadzić. Halo, chciałbym wsiąść na skifa. Nie, po prostu sobie dupniemy. Przemedytujemy całą trasę. O nie, tylko nie kolejna. Co, fala ataku? Jezus Maria. Coś tam jest na górze tego promienia. Nie dostaniemy się do Gwiezdnej Góry, dopóki ta wieża stoi. No dobra, okej, ale czy to atakuje wszystko, co się za bardzo zbliży, czy tylko latające obiekty? To lepsze niż wiosłowanie. Przodkowie wiedzą, że miałam sporo czasu na ulepszanie skifu. Jak długo są tu twoi ludzie? Od wielu miesięcy, może roku. Jakiś czas temu przestałam liczyć. Trafiliśmy na ogromny sztorm podczas przekraczania Wielkiego Oceanu. Straciliśmy statki i orientację. To cud, że w ogóle dotarliśmy do tego wybrzeża. I od tej pory tu tkwimy. Rozumiem. Bardzo mi przykro. To mogłaby się Eloy podzielić tym, że spotkała jej ludzi. Ludzi. Jak można się było spodziewać? Po katastrofie mieliśmy też inne kłopoty. A niektórzy z pozostałych nie są zbyt pomocni. Chyba nie cieszysz się zbytnio z powrotu. Sprowadzenie cudzoziemki skomplikuje sprawy, delikatnie mówiąc. Będzie dobrze. Po prostu idź za mną i pozwól mi gadać. No, dużo tych plemion jest całkiem mocno ksenofobicznych, może nawet rasistowskich, chociaż nie wiem, czy tutaj jakby ludzie w ogóle zwracają uwagę na rasę. Ale nie da się ukryć, że nieważne jak bardzo rozjebana mogłaby być Ziemia, ludzkość zawsze sobie musi znaleźć temat, który ich podzieli. Więc co? No chłopaki, bo słuchajcie, jakby patrzenie na kolor skóry jest takie trochę passé. Więc co powiecie na to, żeby zorganizować się w ogromne klany, będziemy się potem nadupcać między sobą. Dobra, schodzimy. Ten odcinek będzie jednym wielkim wprowadzeniem i introduction do tego, co się będzie tutaj działo, ale trochę się cieszę, że będę miał do czynienia z Quen. Trochę się cieszę, trochę nie, bo oni są bardziej rozwinięci technologicznie, mają te fokusy, wiedzą trochę więcej o świecie niż ten aktowie na przykład. Ale też mają mocne swoje zdanie. Zostaniesz tu, aż zdrajczyni powróci. Okej. Strasznie hardkorowi jesteście, chłopaki. No i się zaczęło. Czy to jest zdrajczyni? Przepraszam. Wychodzi na to, że jedna zdrada rodzi kolejną. Kradzież fokusa wróżbity. Wprowadzenie dzikuski do obozu. Tego Kłan poznało. Aresztujcie je. No i zabierzcie im fokusy. Aresztować nas? To sprawa dla admirała. A nie oficera z godności. Naturalnie. Dzwoń po policję, mordo, bo ty tylko ze straży miejskiej ewidentnie jesteś. Niewiele miał do powiedzenia. No fajnie, 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 że ma taką pozycję, gdzie po prostu ogłasza innych zdrajcom, ale jest zbyt frajerski, żeby móc kogokolwiek aresztować. Czy oni mnie poznają? Jakby, czy rozniosła się wieść? Sejka ukradła fokusa. Nie, to o niej. Już po niej. Nie czułam tu spore napięcie. To naprawdę kiepski dzień. No mogłaś mnie, Sejka, poinformować, że nikt cię nie lubi w tej wiosce, kiedy mnie zamiar miałaś do niej zabrać. Doceniłbym. Ale wiesz co, chyba się dogadamy, bo mnie też nikt nie lubi w wielu miejscach. Admirale Gerrit! Tak jak panu mówiłem. Widzi pan dowód na własne oczy. Boże, te dziady w rybaczkach. Śmiała przywłaszczyć sobie fokus wróżbity.
oko postrzegające dziedzictwo. Ale na tym nie koniec przewin. Sejka sprowadziła dzikuskę do obozu. Jaskrawe złamanie klauzuli poufności 3A. Zgodnie z protokołem... To ostatnia szansa na odnalezienie zaginionych, ser. Fokus wróżbity Vaya pokazał mi jego ostatnie chwile. Znalazł ślad. Ruiny na Gwiezdnej Górze. Mam dowód, że są tam nasi ludzie. Siedziba Londry. Teraz nie możemy tam dotrzeć bezpiecznie. Nie w obecnej sytuacji. Chyba, że z jej pomocą. Prawo jest jasne. Fokusy są dla wróżbitów. Tylko dla nich. Działania Sejki rzeczywiście niepokoją. Trzeba je będzie osądzić. A, przepraszam, no dobra, okej, wtargnąłem na wasz teren. Jednak odszukanie zaginionych żeglarzy to podstawa. Jeśli Sejka sprowadzi ich z powrotem, sprawa jest jasna. Nawet zgodność musi to uznać. Pozwalam. Sejka i ta obca kobieta mogą ruszyć tym tropem. Ale ser, to... Cudzoziemko, pozwól na słówko w wolnej chwili. Chłop ma chyba rafę koralową wplecioną w strój. Kurde, mają tutaj niezłe outfity. No są tacy trochę morscy, bym powiedział, w porównaniu do Quen, których ja poznałem. A niech ich. W porządku? Nie powinnam tego mówić, ja tylko... Po prostu moja siostra też zaginęła. Mało tego, to nasza ostatnia nawigatorka. Bez niej nie wrócimy do domu. To gorzej. Muszę ją znaleźć. Nawet jeśli trzeba będzie użyć reliktu. Tymczasem Ręk i reszta zachowują się, jakbym to ja była problemem, a przecież tylko szukam rozwiązania. Dobrze, cię rozumiem. Może lepiej niż myślisz. Ale w tej chwili trzeba się uspokoić. Jestem spokojna! A, widać. Nie, masz rację. Nerwy na nic się tutaj nie zdadzą. Dobra. Musimy się dostać do miejsca zwanego Gwiezdną Górą. Ale ta wieża... Bez problemu ziemi wszystko, co lata w pobliżu. I to, co pływa też. Strzela do każdej łodzi oraz statku. Aha. Cudnie. No więc... Z tego, co widzę, chyba masz plan, jak sobie z nią poradzić. Wysadzić u podstawy. Tak. Tak między nami istnieje pewien sposób. A jesteś mi gotowa powiedzieć, jaki jest ten sposób? Co zobaczyłaś dzięki fokusowi wróżbity? Gdy nie wróciły łodzie wysłane przez admirała, zaryzykował po raz ostatni, żeby sprawdzić, co się stało. Popłynął nią wróżbita Vaj. Dotarli aż do podnóża Gwiezdnej Góry. Stamtąd ruszyli w głąb lądu i znaleźli pełen sprzętu obóz. Część naszych ludzi prawdopodobnie weszła do tamtych ruin. Tam spostrzegli jakąś maszynę, niepodobną do niczego, co znamy. Była srebrno-złota i poruszała się jak pająk. Wystraszeni wrócili do łodzi. Brzmi jak Horus. Mieli dużo szczęścia. Walczyłam z taką maszyną. Ich szczęście prędko się skończyło. Kiedy już chcieli wypływać, pojawiła się wieża i wręcz zdmuchnęła ich z wody. Zwłoki Vaya zostały wyrzucone na brzeg. Znalazła je przyjaciółka. To ona dała mi znać. Ta sama przyjaciółka podkablowała mnie Rengowi za kradzież fokusa. Ale co niby miałam robić? Dobra przyjaciółka. Dobrze postąpiłaś. Uwierz. Aloy zawsze będzie chwalić innych za działanie wbrew prawu i robienie tego, co samemu się uważa za słuszne. Powiesz mi coś więcej o tej wieży? Pojawiła się nagle parę tygodni temu, po tym jak nasze łodzie zwiadowcze zaginęły. Strzela do wszystkiego, co jest na niebie, na morzu. Do maszyn, łodzi... Ciebie. Nie przypominaj mi. Próbowałam tam dotrzeć, ale stoi wysoko w ruinach, a wokół roją się maszyny. Na szczęście ma ograniczone pole rażenia. Sprawdziłam to na skifie. Postawiłam boje, żeby oznaczyć zasięg. To było sprytne czy szalone?
Może jedno i drugie? Przyznam, że kilka razy prawie mnie trafiła. Czyli rozumiem, że po prostu podpływała po kawałeczku, przesuwała boja, jak zaczęła do niej nadupcać ta wieża, to nagle... wsteczny. Rozumiem. Twoja siostra jest nawigatorką. Nawigatorką jak żadna inna. Jedyną Quen, która potrafi żeglować bez przyrządów. Czyta niebo jak otwartą księgę. Zna położenie wszystkich gwiazd, niezależnie od miejsca, w którym się akurat znajduje. Co znaczy, że była cesarską ulubienicą od pierwszego egzaminu. Jednym z najcenniejszych atutów floty. A teraz przepadła. I oni tak po prostu zniknęli? Po wyjątkowo ciężkiej wyprawie admirał wysłał ekspedycje zwiadowcze na resztkach floty, która nam pozostała. Nikt stamtąd nie wrócił. Nie wiem, co się wydarzyło, ale jestem przekonana, że ma to coś wspólnego z wieżą. Oraz Gwiezdną Górą. Nie będę się kłócić. Ma to dużo sensu. Ta wieża w ogóle wygląda dziko, bo zależnie od tego, jakie jest ujęcie kamery, mam wrażenie, że na końcu tego promienia lasera jest po prostu taka chmara jakichś nanobotycznych kawałków metalu, która się transformuje i nadupca. Umiesz walczyć, bez dwóch zdań. Ale poza tym niewiele o tobie wiem. Nie ma o czym mówić. Nie jestem nikim szczególnym. Tylko moja siostra jest znana wśród pobratymców. Nie jestem tego taka pewna. Zanim się tu rozbiliśmy, byłam jedynie podoficerem. Ale straciliśmy wielu kadetów i poruczników podczas sztormu. A teraz jeszcze kolejni zaginęli. Więc próbowałam coś zrobić, pomóc admirałowi. Użycie fokusa wymagało odwagi. Admirał potrzebuje takich ludzi. Ha. Powiedz to Rengowi i jego ropuchom. Z tego co zauważyłem, Reng nie ma wiele do powiedzenia, więc może faktycznie pokazać inicjatywę szefowi się najbardziej opłacało. Myślisz, że istnieje jakiś sposób na tę wieżę? Jeśli mamy dotrzeć na Gwiezdną Górę, musimy spróbować. Widzicie, jak się tam kręci wszystko? Co prawda udało mi się tam podejść, ale nie na tyle blisko, by strzelić czy jakoś zaatakować. Jednak z twoją pomocą... Wskaż mi drogę, a spróbujemy. Może uzupełnić zapasy przed wyruszeniem. Jeśli potrzebowałabyś surowców, zabierz mój skif. Tylko trzymaj się na południe od osady. Wieża nie może tam strzelać. Postawiłam kilka boi, by oznaczyć zasięg. Co zamierzasz zrobić? Najpierw muszę pozbierać myśli. Jest most, który prowadzi do ruin, gdzie znajduje się wieża. Będę czekać po drugiej stronie. Zaczekaj, jeszcze jedna sprawa. Ci Quen tutaj, to wszystko... To była część większej wyprawy, nie? Do San Francisco. Tak się o nas dowiedziałaś. Ale widziałaś innych, prawda? Oni żyją. Większość z nich, tak. Mogę was skontaktować, ale... Najpierw odszukajmy zaginionych, dobrze? Czyli żyją. Wspaniała wiadomość. Ale tak, racja, to może zaczekać. Jeśli teraz wszystkim powiemy, tylko się rozproszymy. Dla dobra zaginionych powinnyśmy się na nich skupić. Oczywiście. To widzimy się po drugiej stronie mostu. Wiesz co, mam dla ciebie całkiem niezłą informację. Wszyscy wasi ludzie tak naprawdę żyją tam, skąd ja przybyłam. Ale wiesz co, będę trochę taka pinda. Nie powiem ci wszystkiego od razu, tylko będę dawkować informacje. Zrobimy zadanie, to wtedy powiem ci więcej i sobie się ze sobą skontaktujecie. No dobra, co my tutaj mamy? Gdzie się ta w ogóle wieża znajduje? Które to są ruiny, w których jest wieża? Może ja bym sobie ją zlokalizował wizualnie. O, to się wszystko... O, w tamtym kierunku jest ta wieża. Okej. Czyli nie dam rady podróżować na razie ewidentnie na północny zachód. Czy ta wieża będzie tutaj? Nie, no to wygląda jak ruiny, w których ta, to będzie zdecydowanie to, tutaj jest jakiś wieżowiec. Jak nic, stoi tam jakaś maszyna, która generuje po prostu jeden wielki system obronny, a my będziemy musieli ją rozdupcyć. Dlaczego zginęli ci ludzie? Nie wiem. Jakbym miał strzelać, to Zenita sobie znalazł jakiś sposób, żeby przerobić ludzką tkankę na, nie wiem, biopaliwo do jego nowej rakiety, którą chce wydupcić z powrotem w kosmos i po prostu przerabia ich w tej chwili aktywnie na mielonkę. Jak chciał ze mną pogadać jeszcze? Więc... Dzikuska wkracza do obozu z Seiko. A potem obiecujecie, że znajdziecie zaginionych. Jest to trochę podejrzane, tak. Na sytuację nie miałem wielkiego wyboru. Jednak moja zgoda nie oznacza, że mi się to podoba. Kim jesteś?
Skąd przybyłaś? Nazywam się Aloy. A mój życiorys nie jest chyba istotny, skoro mogę pomóc. To zależy od kosztów. Zgodność wzięła już Sejkę na cel. Pozwalając na tę eskapadę z cudzoziemką, być może zacisnąłem jej pętlę na szyi. Wydaje mi się, że potrafię o siebie zadbać, ale zrobię co mogę, by nie wpadła w kłopoty. Niech będzie. A zatem czy chciałabyś o coś zapytać? Czy ja wiem? Rozpaczliwa sytuacja, Sejka, zgodność? O! Ta cała zgodność ma tu chyba duże znaczenie. Oficerowie zgodności są oczami i uszami domu cesarskiego. Ich obowiązkiem jest dbać o to, by mądrość przodków nie wpadła w ręce naszych wrogów. Dlatego tropią nielojalnych członków plemienia. Są inspekcje, przesłuchania, działają w imię bezpieczeństwa. A czyli tutaj straż miejska, okej. Okay. Czy policja? Widzę tylko jedną osobę robiącą zamieszanie w obozie. Oficerowie zgodności nie muszą być lubiani. Ręk złoży przełożonym pełen raport. Jeśli oczywiście wrócimy do domu, to daje mu spore wpływy. Mogę się tylko modlić, żeby dobrze je wykorzystał. Wydaje mi się, czy flota Quen w San Francisco w oryginalnej jakby fabule okazało się, że nie za bardzo w dobrym stanie dotarła do tego San Francisco, więc nie wiem, czy będziecie mieli okazję wrócić, zdać raport. Dobra, coś o Sejce? Masz dobre zdanie o Sejce. To wyjątkowa żołnierka. Wytrwała, ofiarna, pomysłowa. To przypomina wojnę na wyniszczenie. Każdy odczuwa znużenie, ale nie ona. Jeszcze nie. Coraz bardziej na niej polegam. Zresztą to ona najpewniej znajdzie zaginionych. Na pewno. Okej. Okay. Pomogę Sejce sprowadzić twoich ludzi. O ile jeszcze żyją. Pilnuj jej, dobrze? My naprawdę musimy jakąś aurę zajebistości mieć dookoła siebie i nigdy jej nie wyłączamy, bo wbiliśmy się właśnie do kompletnie obcego osobu, do kompletnie... do obozu, do kompletnie obcych ludzi, a oni co? Oni generalnie są gotowi mi zaufać, tutaj tak, z dupy, momentalnie, nie będą nawet za bardzo tutaj tego kwestionować. Po prostu dają mi znać, że nie do końca się im to podoba, w sensie admirałowi się nie do końca podoba, policji nie podoba się w ogóle, ale ostatecznie jeżeli chcę im pomóc, to spoko, chętnie przyjmą. Zgodność wymaga pracy. A ty kim jesteś? Żebyś wiedział. Chociaż może wiesz. Spotkajmy się na cmentarzysku pod zachodnim wzgórzem. Dobrze. Czy to jest ta, która wrobiła... Tak mi się wydaje, że to jest ta, która wrobiła naszą Sejkę. Wybuch albo nie wypał, czekajcie, główne, na płonący brzeg, to jest poboczna. Wybuch albo nie wypał, to jest w ogóle chyba gdzieś schowane z powrotem na pierwszym obszarze. Ukryty odłam, to jest to, co mnie teraz interesuje. Jeżeli chcę sobie zrobić tę misję poboczną. No dobra, ja pierniczę, ile mamy tutaj teraz, kurde, opcji rzeczy do roboty. Swoją drogą, dzisiaj dosłownie spędziłem 3 godziny na rozkminianiu, co się znowu odwala z YouTube'em, ponieważ przez ostatnie 2-3 dni naprawdę znielubił wszystkie moje filmy i bardzo chętnie wrzuca im ograniczenie zarabiania, żółte dolary, obcina zasięgi. Tak więc kto wie, może w końcu ich systemy zaczęły dobrze rozpoznawać język polski i skończy się rumakowanie i używanie dowolnego języka, jaki mi się żywnie podoba w tych filmach. Jeżeli tak będzie, wybaczcie, będę musiał się dostosować, niewiele z tym zrobię. No chyba, że założę Patronite'a albo wszyscy będą tak pięknie wspierać kanał, że będę mógł spokojnie podtrzymać obecne zarobki, które moje filmy generują, a tak naprawdę mieć gdzieś tego całego żółtego dolara. Dobra, szybki zapis, odkryte ognisko, fantastycznie. Dowiedziałem się swoją drogą, że po pierwsze mamy nowe umiejętności, jak możecie się domyślić, mamy tutaj bardzo dużo rzeczy mega rozwinięte, te moje przypływy odwagi, muszę sobie jeszcze raz przejrzeć, zobaczyć, które będą tak naprawdę fajne, więcej obrażeń przez pewną liczbę strzałów z łuku, grotomiotów, wyrzutni lin, tiriri, nie wiem nawet, który teraz mam aktywny, mamy do każdego drzewka umiejętności jeden nowy przypływ, tutaj jest akurat... Kilka następnych wystrzałów z łuku oznaczy trafione cele. Oznaczone cele będą miały zwiększoną szansę na odniesienie obrażeń od trafień krytycznych. Zniszcz elementy, żeby wywołać wybuch, który spowoduje dodatkowe uszkodzenia. Okej. Okay. O Jezus, jakie to będzie skomplikowane. Bierzesz, oznaczasz, potem niszczysz, one tutaj połączone jakąś elektrycznością. Ale mamy też takie proste umiejętności. Celowanie podczas szybowania. Spowolni czas, szybko napnij broń. Zyskaj możliwość strzelania z rękawicy widma podczas szyb... Ja, co to kurwa jest rękawica widma? Halo?
Atak z kotwiczką zadawany maszynie. Ty, no tak. Naciśnij X podczas skoku w zasięgu obalonej maszyny, żeby wykonać atak z kotwiczką. O Jezus Maria. No jak widzicie, wszystko ma tutaj swoje. Ale dowiedziałem się też, że jest, uwaga, transmog. I zastosuj wygląd. Mogę zastosować do sobie dowolny wygląd, który tutaj wybiorę. Uuu, to mi się podoba. Były tutaj niektóre te stroje, które... Czy ja mogę biegać cały czas w stroju po prostu szaty sobek? O właśnie, tak coś czułem, że to były szaty sobek. Te takie podstawowe stroje mi się całkiem podobały. Może brzuch na wierzchu, czemu nie? Mogę sobie też różne malowania z powrotem wrzucić i pewnie tutaj będą jakieś nowe. Ale jeżeli mi się podoba, to mogę całą gierkę biegać sobie w szatach sobek. Najmniej ubrany, jak tylko jestem w stanie, ale mieć cały czas statystyki moich głównych. Tutaj ja chyba długo farmiłem, żeby zdobyć to gromowniczka Nora. Oczywiście mogę to ulepszyć, jak zresztą widzicie, jest na 2 ulepszony, na 5 maksymalnie, ale już pod koniec gry ani nie czułem takiej potrzeby, ani mi się nie chciało tego zbierać, ale mogę wyglądać teraz jak mi się żywnie podoba. Co jest w sumie bardzo fajną wiadomością, ponieważ niektóre z tych strojów były naprawdę fajne, a niektóre nie za bardzo mi się podobały. Ten podstawowy jest taki cute, basic, ale jednocześnie dobrze oddaje całą, powiedzmy, Aloy. Nie wiem, namaszczona Nora na przykład. W tym możemy sobie biegać, fajnie wygląda. Plus niektóre stroje mają lepsze opcje pokolorowania ich niż inne. Dobra, muszę się z powrotem nauczyć mówić, przynajmniej dzisiaj. Mamy tutaj szwacza. Ciekaw jestem, czy szwacz będzie miał coś nowego do zaoferowania. Obstawiam, że jak tutaj wychodzi DLC, które rozgrywa się po głównej fabule, no to potencjalnie będę miał tutaj opcję zdobycia nowej, najlepszej zbroi. Żałobnica ołtaru. O panie, ile tego jest. Tenaktyjska dragonka. Nie wiem, czy te rzeczy były wcześniej, czy dopiero teraz się pojawiły, które będą co oznaczały. Ale tutaj mamy dopiero legendarne. To mnie interesuje. Ubiór zwiadczyni Nora. Okej, okay. Całkiem sporo okruchów jest potrzebne. Prawie połowa mojego majątku. Mamy też piechura Quen i dowódcę. Infiltratorka, ocalała i wojowniczka. Rezonator, wybuch rezonatora, obrażenia rezonatora. No tak, jeszcze rezonator, muszę sobie przeczytać skille, nie pamiętam co to jest. Pojemność torby na leki, silne lekarstwo, wywary, regeneracja przy niskim zdrowiu. O Jezus Maria, jest tego trochę. Chociaż ten strój wygląda całkiem fajnie. Ale nie wiem, czy chcę inwestować i z powrotem upgrade'ować w nieskończoność i zbierać materiały przez 3 dni do kolejnego nowego stroju, który nawet nie jestem do końca pewien, czy będzie lepszy od tego, co obecnie mam na sobie. A kim jesteś ty? A tutaj żarcie kolej... Nie, to jest farbiarka, przepraszam. Czy ja mogę pofarbować mój obecny ciuch na coś ciekawszego? Czy ja mogę na wszystko w ogóle te barwniki ponakładać? A, na to by wychodziło. Może być różowa Aloy. A to, co mam w tej chwili tutaj... O, jest znaczek oczka. O, mogę sobie tutaj różne barwniki też wrzucić. I też może być różowa, ale ten domyślny czerwono-niebieski chyba podoba mi się najbardziej. No dobra, marynarz Quen, nie marynarz Quen. Tutaj mamy jeszcze ostatnią rzecz do obczajenia. Nieznany warsztat, który też będzie pewnie miejscem, który będę często odwiedzał. Nie wiem, czy uświadczy tutaj w ogóle większej ilości obozów, czy może będzie tylko ten jeden. Strzelałbym, że raczej tutaj nie będzie kolejnej wioski. Dotrzemy może do tej całej firmy pana... celebryty, co się dorobił na rakietach i tam się zobaczy, co on takiego tam napsuł. Artysta! A, dobra, farby do twarzy. Zapomniołech. Znak dumy nawet mogę sobie grzmotnąć, co? Tęczowe malowanie na twarzy, żeby nie wywoływać kontrowersji, raczej nie będę tego robił. Ale te wyglądają fajnie. Takie delikatne kropeczki dookoła moich oczu. Poproszę, czemu nie? Wygląda autentycznie jak artystyczny make-up prosto z TikToka. Ale nie wiem, czy widzicie, jak Aloy po prostu... Tak się patrzy na każdego handlarza, do którego tylko podchodzi. Trochę im współczuję. Ja nie lubię takiego intensywnego kontaktu wzrokowego, jak z kimś rozmawiam. Wiem, że to jest taki trochę z jednej strony standard, ale z drugiej strony nie wiem, jakoś tak zawsze niekomfortowo się wtedy czuję. A powinno się patrzeć innym osobom prosto w oczy. Jest warsztat, dużo rzeczy do zrobienia, pewnie... A to jest co? To jest moja... Ty, otwórz schowek. Mogę tutaj jakimś jednym klikiem sobie wszystko... O, uzupełni wszystkie zapasy. Bueno. Trochę tego pozbierałem, trochę farmiłem przed finałem podstawowej fabuły, ale nie wiem, ile tego teraz mam. O Boże, oczywiście, że mamy nowe bronie i nowe rzeczy. Panowanie cesarza. Czy ja mogę to porównać do tego, co mam obecnie? Mogę. Cień pragnącego śmierci na maksa. To jest mój główny łuk. Proszę, proszę, jak poupgrade'owany. Obrażenia przeciwko porażonym wrogom i tak dalej, 61, 2, 4, 2. No, szczerze mówiąc, mam wrażenie, że to będzie o wiele lepsze niż mój obecny łuk, tylko że będę musiał go zupgrade'ować, a to znowu pożre całą tonę zasobów, więc wszystko do przemyślenia. Pewnie się troszeczkę będę dowiadywał w internecie, jak to wszystko wygląda. A tymczasem ten odcinek dobiega końca, moi drodzy. Mam nadzieję, że dodatek będzie fajnym doświadczeniem, że będziecie go oglądać i że mamy tutaj jakichś głodnych Horizona fanów, którzy czekali, aż ta gra wyjdzie, żeby zobaczyć ją u mnie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, łapy w górę i pa pa!